Cześć, dzień dobry. Zapraszam Cię do kolejnego dnia naszego wyzwania. Przed nami trening HIIT z hantelkami. Dlatego, nie przeciągając, zapraszam i do dzieła. Cześć, dzień dobry. Witam Cię w treningu HIIT. To będzie intensywny trening, od razu mówię, z hantelkami. Dobrze, powolutku szykujemy się do pierwszego ćwiczenia. Przysiad plus boksy. Można nawet szerzej stanąć niż Twoja mata. Powodzenia. W dół i na zmianę, tak? Trzymasz cały czas przysiad, rączki są zaangażowane. Mamy, uwaga, 50 sekund pracy na 15 sekund odpoczynku. O matko, czujesz rączki? Bo ja czuję. Oddychasz i tylko. Tak po takim X-ie idziesz tymi rączkami, tak? Tutaj pięknie biceps pracuje. Żegnamy pelikany. Dobrze, oddychaj. Dobrze, jedziesz. Oczywiście nie przejmuj się, jeżeli za pierwszym razem zrobisz wolniej, ten trening zostaje na kanale, więc możesz potem z czasem robić szybciej. Jedziesz. Czujesz udar? Myślę, że czujesz. Dobrze. I pracujesz. O matko, pięknie. Dobra, troszeczkę odpoczniemy, ale nie za bardzo. Hantelki przed tobą. Zejście jak do martwego ciągu i potem wspinamy się na palce, tak? No to dobra. Schodzisz jak do martwego ciągu i wspięcie na palce w górze. Hop. I góra. Mocny brzuch. Podnosisz się z pupy. Schodzisz tylko do momentu, kiedy czujesz rozciąganie mięśni dwugłowych, tak? Czyli to jest cały tył Twojego uda. I do góry. Pięknie. Dół. Tu się nie musisz śpieszyć, tak? My jeszcze przyspieszymy, więc się nie przejmuj, naprawdę. To wciąż jest trening o dużej intensywności. Potraktuj te pierwsze ćwiczenia jako rozgrzewkę. Góra. Spięcie na palce. Schodzisz do dołu. Pupa oczywiście jest dopięta. Pilnuj, pilnuj. Ja Cię też tutaj pilnuję. Pięknie. Lecimy dalej. Swing, nic innego, tak? Znamy, lubimy, kochamy. Ja lubię. Troszeczkę szerzej niż Twoja miednica, tak żeby Ci było wygodnie się schylić. Oba hantelki chwytasz. Dół i góra. Hop. I jedziesz. Moje hantle ważą 2 kg. Twoje mogą... Wiesz co, myślę, że nie ma sensu brać większych, bo tak naprawdę potem będzie Ci jeszcze ciężej przy tych bardziej intensywnych ćwiczeniach. Dobrze. Dopinasz tyłek. Tyłek kończy ruch. Przypominam, będę Wam to powtarzać do śmierci. Wiesz, o co chodzi. Dobra. Dopnij pupę. Śmieszki, heheszki. Ale tutaj ważne jest, żeby pupa popracowała. Tak. Oddychaj. Wydech. Wydech. Ile razy zdążysz, tyle robisz. Na maksa, tak? Dobrze, lecimy dalej. No dobra, i tu się zaczyna, tak? No dobra, okej. Okay. Stojąc, hantle idą do góry, a potem na dół i przysiad z wyskokiem. Czyli tak, stojąc, hantle do góry, do dołu przysiad i wyskok. Stojąc, hantle do góry, odkładasz, przysiad i wyskok. Jeszcze raz, wolniej. Do siebie, do dołu i skaczesz. Góra, dół, zejście, wyskok. Powolutku. Góra, dół. Pięknie. Hop. Chwila minie oczywiście, zanim się przyzwyczajimy, ogarniemy. Dobrze. Do dołu. Pięknie. Dobrze, lecimy dalej. No dobra. Lecimy w plank z hantlami. O matko, będziemy unosić hantelki? Tak? Dokładnie tak. Plank i na zmianę. Tu śmiało, nie krępuj się.
Możesz dać szerzej nóżki, żeby mieć bardziej stabilny core, czyli twój cały brzuszek, całe plecy. Dobrze. Cały tułów w wolnym tłumaczeniu. Dobrze. Pięknie. Od siebie odkładasz wydech, góra. Jak się czujesz? Bo ja się pocę. Mam nadzieję, że to widać, że ty to też widzisz i możesz sobie pomyśleć, no, Emilka, wreszcie czujesz to, co ja. No, czuję, czuję. No, najważniejsze to, nie oszukujemy. Dobrze. Pięknie. Angażujemy tutaj cały staw barkowy. Dobra, lecimy dalej. Burpee z handlami. Dobra. Okej. No to tak, wstajemy sobie. Czekamy. Pięknie. Hantle do góry, do dołu, od siebie i góra. Góra, hop, hop i tak samo. Pięknie. Jedziesz. Ponieważ to jest hit trening, pchasz się na wyższy level. To nie jest trening dla osób początkujących. To jest trening dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych. No chyba, że to jest ten moment, mój drogi początkujący, kiedy pchasz się na wyższy poziom i stwierdzasz, dam radę. Ja nie dam rady, to zapraszam, to próbuj. Napnij brzuszek, oddychaj. O matko. Hop. Dobrze. Jedziesz, jeszcze chwila. Przepraszam, muszę się poprawić. I góra. Robię karne dwa za to, że się poprawiałam. Dobra. I lecimy dalej. Ojej. No dobra. Musimy się położyć. I teraz w leżeniu jeden hantel idzie za głowę. Tak. I nad klatkę. Ciągły ruch. Delikatnie. I góra. I teraz chcę, że jeżeli jest za łatwo, to ty bardziej ściskasz ten hantel w taki sposób, żeby popracowały wszystkie mięśnie ramionek. Tak. To jest dla nas dyskomfortem w tym momencie, ale chcę, żeby było gorzej. Przepraszam. No ale mówię, nie? To ma być taki trening, że rzeczywiście jest ci ciężko i wiesz o co chodzi, no. Co ja ci będę mówić. Dobra, i teraz tak, ja się trochę zagaduję, ale najważniejsze to nie za daleko tym hantlem przechodzić, więc na linii twojego biustu wystarczy. Super. Trzymasz, przepraszam, że stukam. Nie będę. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. I lecimy teraz w przeskok po X z hantelkami. Zapytasz się, co to jest? A ja ci odpowiem, już ci pokazuję. Dobra, hantelki luźno. I same nogi. Nic więcej. Dobrze. One się tylko krzyżują, tak? Rączki dźwigają, a ty trzymasz i modlisz się o koniec. Pięknie. Pamiętaj o oddychaniu. Oddech jest bardzo ważny w tych ćwiczeniach. Zobacz. Dopiero co leżałaś, nie? A już trzeba wstać. Pięknie. Trzymaj, trzymaj. Kiedy koniec? Jeszcze trochę. Oddychamy. Trzymaj. Dobrze. O matko. Dobra, lecimy teraz w brzuchy. Te najzwyklejsze brzuchy bez hantelków wyjątkowo. Tak? Dobra. I jedziesz. Gdzieś tam przed tobą. Widzisz? O tam. Tam jest twój cel. Zasuwamy. I wiesz co? Każdy trening, no nie powiesz mi, że nie, zbliża cię do twojego celu. O to chodzi, moja droga. Przecież ja wiem, wy tak pięknie mi piszecie, że walczycie, że jesteście w tym wyzwaniu ze mną i to jest takie kochane. Ja was wszystkich ubóstwiam, ale teraz czas jest pokazać sobie, że możesz.
że idziesz dalej, że pracujesz i odrywasz łopatkę i idziesz do łokcia. Zagaduję cię, nie? Dobrze. Dobrze, jest pięknie. Oddychamy pięknie, wracamy na górę, chwytamy jeden hantelek i będziemy robić pajacyki nogami z jednym handlem przed tobą. Mhm. No dobra, w gotowości. Czyli teraz, tak jak ostatnio było po X-ie, to teraz hantelek, zobacz, rączki, cały dół rąk się trzęsie, tak? O to chodzi. I wiesz co, jak chcesz trudniej, to robisz tak. Od siebie do siebie. Ja chcę trudniej, jak zaczynasz, no to możesz trzymać. Ja nie trzymam, bo nie wypada. Dobrze jest. Pracuj, pracusiu mój. Dobrze. Dobrze jest. Jeszcze chwilka. Super. O matko, umieram, co nie? No dobra, czas teraz chyba na najgorsze, bo będziemy się unosić do nogi po przekątnej. Aha. I jedziesz. I druga. I jedziemy. Jak najmocniej. Dobra. Ja się tak felernie ustawiłam. Pięknie. Oddychasz. Zasuwasz. Pracujesz. Czujesz nóżki? Czujesz brzuszek? No to pięknie pracujesz. To ci gratuluję. To czujesz to, co ja. Dobrze. Dobrze jest. No kto jak nie ty, to nie powiesz mi, że koleżanka albo kolega, kanapowiec, tak? Leń, który nic nie robi. Zobacz, jesteś ponad nimi. Super. Pięknie. I jeszcze moment. Wydech. Super, lecimy dalej. Mhm. Ojeju. Dobra, i teraz tak. Lecimy w wąski przysiad z wyrzutem hantli na zmianę, tak? Czyli jedna rączka, druga. Jest wąski przysiad i wyrzucasz hantle. Hop i góra. W dół i w górze. Jak dopinasz pupę, to zmieniasz rączkę. Bardzo ładnie. Tu troszkę możesz odpocząć. Tak. Góra, w dół. Góra. Czujesz uda? No ja myślę, bo tak ma być, nie? Super. Hop. Wydech. Dobrze. Zaraz nas czekają Russian twisty. Hop. Góra. Jedziemy, jedziemy. Wydech. Góra. Pięknie. Kto jak nie ty? Ja się pytam. Tak. Właśnie o to chodzi. Do góry jak kangury. Spinamy brzuszek. Hop. Pięknie. Russian twisty, czaisz? Ale teraz tak, z jednym handlem, no. Szanujmy się. Niech będzie wbite nóżki w ziemię, albo nie, dwoma, sorry. Ja chcę dwa. Będę bardziej czuła. I do boku, środek, bok. Tak? Ta sekunda jest przerwy pomiędzy, tak, jednym a drugim. Hop, wracasz. Hop, góra. Dół, góra. Dobrze. No i co? I się czujemy bardzo ładnie. Pracujemy. Tak. I wiesz co, zdradzę ci sekret. Przed nami ostatnie ćwiczenie. Jak się z tym czujesz? Dobrze? Ja mam nadzieję. To tak. To pięknie. I możesz teraz kliknąć subskrybuj, łapkę w górę. Tak. A ja będę ci bardzo wdzięczna, bo jest was bardzo dużo bez subskrypcji. Niestety. W dalszym ciągu. Dobra. Jeden hantel jest przed tobą, tak? Będziemy robili planka. Plank będzie polegał na tym, że będziemy dotykali do hantelka na zmianę rączkami, tak?
dotykasz, odkładasz i nic więcej. I co? Masz go smyrnąć, masz go dotknąć, hop, hop i tyle. No i teraz poproszę Cię, żebyś nie ruszała, nie ruszał biodrami. No i to jest ciężkie, nie ukrywam, ale z czasem przyjdzie. Standardowo, im wyżej masz nogi, tym jest trudniej. Chcesz się bardziej skupić na nieruchomych biodrach? Szerzej nóżki. Dobrze. Trzymaj, trzymaj. To ostatnie ćwiczenie. No, patrz. Zrobiłaś, zrobiłeś i możesz już pękać z dumy. A przede wszystkim ja jestem pieruńsko dumna. No, dobrze. Oddychaj. Oddychaj, bo nikt za Ciebie nie będzie oddychał. Tak Ci powiem, wiesz? Dobrze. Super! Przepięknie! Jestem bardzo dumna. To już koniec naszego treningu. Trening HIIT już za nami. Napisz w komentarzu, jak się czujesz, a ja zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji kanału. Duży procent z Was tego nie robi, dlatego trzeba to nadrobić, szybciutko kliknąć, niech stanie się z szary i do jutra.